Według współczesnej periodyzacji znajdujemy się w czasach najnowszych, a dokładnie w XX wieku, gdzie było aż gęsto od kobiet naukowców. Zaczniemy od dziedziny chemii i niewiasty, która urodziła się co prawda jeszcze w XIX wieku, ale działała już w XX. Ida Noddack urodziła się w 1896 roku w Niemczech. W 1915 wstąpiła w szeregi Politechniki Berlińskiej, którą ukończyła w 1918 roku, uzyskując dyplom z inżynierii chemicznej i metalurgicznej. Wraz z Walterem Noddackiem i Otto Bergiem odkryła w 1925 roku pierwiastek o liczbie atomowej 75, który naukowcy następnie wyizolowali w 1928 roku. Pierwiastek ten został nazwany Ren. W tym samym roku nasza trójka zbombardowała elektronami minerał kolumbit. Dzięki dysfrakcji promieniowania rentgenowskiego wykryli obecność pierwiastka o liczbie atomowej 43, który nazwali mazurium od mazur. Po nieudanej próbie wyizolowania nowego pierwiastka ich odkrycie zostało uznane za błąd. Obecnie przyjmuje się za prawdopodobne, że faktycznie zidentyfikowali naturalnie występujący w niewielkiej ilości pierwiastek technet. Ida w 1926 roku wyszła za Waltera Noddacka, którego poznała na studiach i z którym współpracowała zarówno przed ślubem, jak i po. W 1934 roku włoski fizyk Enrico Fermi stwierdził, że po zbombardowaniu uranu neutronami możliwe jest wytworzenie pierwiastków atomowych cięższych od uranu. Jednak w artykule na temat jego odkrycia Ida zauważyła, że bombardowanie uranu mogło w rzeczywistości wytworzyć mniejsze jądra. Jej sugestia została zignorowana, choć była pierwszą propozycją koncepcji rozszczepienia jądra. Dopiero w 1938 roku niemieccy chemicy Otto Hahn i Fritz Strassmann, o których wcześniej wspominałyśmy, udowodnili, że uran rzeczywiście rozpadł się na lżejsze pierwiastki i że rozszczepienie jest możliwe, pierwszy raz nazywając je rozszczepieniem jądra atomowego. Ciekawostką niewątpliwą jest to, że pierwiastek Ren został odkryty przez chemika Masatake Ogawę już w 1908 roku i nazwany przez niego został niponium. Jednak Ogawa błędnie opisał jego liczbę atomową, przez co jego odkrycie nie zostało uznane, na czym parę lat później skorzystali Noddackowie. Teraz opowiemy pokrótce o jabłuszku, które padło niedaleko od jabłoni, czyli o Irene Joliot-Curie, córce naszej niezwykle sławnej Marii. Irene urodziła się w latach 90. XIX wieku. Poślubiła fizyka i chemika Fryderyka Joliota, razem z którym od 1928 roku zajmowała się badaniem jąder atomowych. W 1934 roku wraz z mężem wykonała zdjęcie komory mgłowej, na którym uwieczniła zjawisko tworzenia się par elektron-pozyton z fotonów. W 1935 roku otrzymała wraz z mężem Nagrodę Nobla z chemii w uznaniu za odkrycie sztucznej promieniotwórczości, syntezy nowych nukleidów promieniotwórczych. W 1950 roku Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej i Uniwersytet Jagielloński w 1951 roku przyznały Jolietom tytuły doktora honoris causa. Za swoje liczne dokonania w sferze naukowej Irene została odznaczona Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy i Krzyżem Oficerskim Orderu Legii Honorowej. Oboje dzieci Joliot-Curie są również wybitnymi naukowcami. Helen jest fizyczką, a Pierre biochemikiem. Jak widać, pierwiastek naukowy w tej rodzinie jest niezwykle silny. Mega ciekawostką jest, że w 1936 roku Irene wraz z dziennikarzem Charlesem Farrow założyli w Paryżu klub sportu jiu-jitsu pod nazwą Jiu-Jitsu Club de France.
Pozostając przy dziedzinie chemii, a właściwie biochemii, koniecznie trzeba wspomnieć o urodzonej w 1910 roku w Kairze Dorothy Crowfoot Hodgkin. Dorothy była brytyjską chemiczką, która rozwinęła technikę krystalografii rentgenowskiej w celu określenia struktury biomolekuł będącej narzędziem w biologii strukturalnej. W latach 1928-32 studiowała chemię i krystalografię na Uniwersytecie w Oksfordzie. Przez następne 2 lata prowadziła w laboratorium Cavendisha w Cambridge badania krystalograficzne nad sterolami, peptydami i aminokwasami. W 1937 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie w Cambridge. Dotyczył badań nad krystalografią rentgenowską oraz sterolami. Za pomocą analizy rentgenostrukturalnej ustaliła budowę molekularną jodku cholesterylu, penicyliny, cholesterolu, witaminy B12, cefalosporyny oraz insuliny. Za pomocą tej samej metody jako pierwsza odkryła w 1961 roku, że witamina B12 jest związkiem metaloorganicznym, gdyż zawiera bezpośrednie wiązanie chemiczne między atomami kobaltu i węgla. W 1960 roku została profesorem. Była członkiem Towarzystwa Królewskiego w Londynie. W 1964 roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za rentgenostrukturalne badania struktury substancji ważnych biochemicznie. Napisała podręcznik Crystallography and Crystal Perfection. Skoro omawiałyśmy przed chwilą biochemię, warto na chwilę przejść do dziedziny bardzo pokrewnej, czyli biofizyki i związanej z nią Rosalind Ellis Franklin, urodzona w Anglii, absolwentka żeńskiego koledżu na Uniwersytecie Cambridge. W wieku 26 lat obroniła doktorat z dziedziny chemii fizycznej. Pracowała w brytyjskim Towarzystwie Badań nad wykorzystaniem węgla oraz w paryskim Krajowym Centrum Badań Naukowych. Tam nauczała się analizy budowy cząsteczek chemicznych za pomocą techniki rentgenografii strukturalnej, którą z czasem znacznie udoskonaliła. Jej badania były kluczowe dla zrozumienia struktur molekularnych DNA, RNA, wirusów, węgla i grafitu. Chociaż jej prace nad węglem i wirusami zostały docenione za jej życia, jej wkład w odkrycie struktury DNA został w dużej mierze uznany pośmiertnie. Jej autorstwa był dokładny rentgenogram sodowej soli DNA, który legł u podstaw pracy naukowców i laureatów Nagrody Nobla Jamesa Watsona, Francisa Cricka oraz Maurica Wilkinsa. Rentgenogram Rosalind został udostępniony wyżej wymienionym noblistom bez jej zgody i mimo iż była ona niewątpliwie współtwórczynią odkrycia przez nich struktury DNA, jej nazwisko nie zostało uwzględnione w werdykcie Komitetu Noblowskiego. Jednak po odebraniu nagrody nasi trzej nobliści najwyraźniej się zreflektowali i przyznali, że bez zdjęć i opisów Rosalind nie stworzyliby poprawnego modelu. W 1953 roku Franklin przeniosła się do Brigbig College, gdzie porzuciwszy badania nad DNA i zajęła się badaniem wirusów, m.in. wirusa mozaiki tytoniowej. Zmarła młodo w wieku 37 lat na raka jajnika. Swoje ostatnie tygodnie życia spędziła w laboratorium, eksperymentując w obszarze mikrobiologii. Przechodzimy właśnie do obszaru fizyki i urodzonej w 1906 roku w Katowicach Marii Geppert-Mayer. Maria ze strony ojca była 7. generacją profesorów uniwersyteckich. Jej praca doktorska, którą obroniła w 1930 roku, zawierała tezy, które znalazły potwierdzenie praktyczne dopiero w latach 60. XX wieku przy pomocy nowo odkrytych wówczas laserów. Mimo że była niezwykle uzdolniona matematycznie, jako dziedzinę studiów wybrała fizykę. W latach 1931-46 pracowała bez wynagrodzenia na Uniwersytecie Johna Hopkinsa oraz na Uniwersytecie Columbia.
Od 1946 była profesorem w Instytucie Studiów Nuklearnych przy Chicagowskim Uniwersytecie. W 1963 roku otrzymała Nagrodę Nobla z fizyki za odkrycia dotyczące struktury powłokowej jądra atomowego. Jest drugą kobietą uhonorowaną Noblem z fizyki. Koncepcja Marii dotycząca powłokowego modelu jądra atomowego oparta jest na tak zwanych liczbach magicznych. Wyjaśnia ona, dlaczego jądra atomowe są szczególnie stabilne, kiedy posiadają pewne szczególne liczby nukleonów. Wbrew panującemu wtedy przekonaniu, Maria zaproponowała model z zamkniętymi powłokami z parami protonów i neutronów sprzężonych mechanizmem zwanym sprzężeniem spinowo-orbitalnym. Nasza fizyczka jest między innymi współautorką dwóch niezwykle ważnych książek: Mechanika statystyczna oraz Elementarna teoria struktury powłoki jądrowej. W czasie II wojny światowej brała udział w pracy nad bombą atomową w ramach projektu Manhattan. Ciekawostką jest to, że paliła ogromne ilości papierosów, a podczas wykładów myliła się czasem, próbując pisać na tablicy papierosem, a zaciągając się kredą. Maria prawie przez całe swoje życie była dyskryminowana ze względu na płeć. Uważano, że jest zbyt ładna, by być mądrą. W Katowicach znajduje się mural poświęcony jej pamięci, zatytułowany Tańcząca z atomami. Pozostając w obszarze fizyki, nie sposób nie wspomnieć chociażby o urodzonej w 1912 roku w małym miasteczku niedaleko Szanghaju Qin Xiong Wu. Swoją karierę naukową zaczęła od Uniwersytetu w Szanghaju, gdzie studiowała fizykę. W 1936 roku przybyła do San Francisco. Następnie zapisała się na Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, gdzie w 1940 roku uzyskała stopień doktora. W 1944 roku, pracując nad wzbogaceniem uranu, dołączyła do projektu Manhattan. Po wojnie Wu zaproponowano stanowisko na Uniwersytecie w Kolumbii, gdzie między innymi zaczęła badać rozpad beta, który zachodzi, gdy jądro jednego pierwiastka zmienia się w inny. Nasza ekspertka w dziedzinie radioaktywności dokonała pierwszego potwierdzenia teorii rozpadu beta Enrico Fermiego. Li i Yang, wiedząc o jej doświadczeniu dotyczącego rozpadu beta, poprosili ją o wymyślenie eksperymentu, który udowodniłby ich teorię, że prawo zachowania parzystości nie sprawdza się podczas rozpadu beta. Prawo parzystości mówi, że wszystkie obiekty i ich lustrzane odbicia zachowują się w ten sam sposób. Eksperymenty Wu, w których wykorzystano radioaktywny kobalt w temperaturach bliskich zeru absolutnemu, dowiodły, że identyczne cząstki jądrowe nie zawsze zachowują się jednakowo. Dzięki jej odkryciu Li i Yang otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki w 1957 roku. Niestety, jej wkład nie został uznany. Była także pierwszą kobietą, która służyła jako prezes Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego. Jej nagrody obejmują Nagrodę Comstocka w dziedzinie fizyki, Nagroda Bonnera, Narodowy Medal Nauki oraz Nagrodę Wilka w dziedzinie fizyki. Jej książka Rozpad Beta, opublikowana w 1965 roku, nadal jest standardową literaturą dla fizyków jądrowych. I ostatnią fizyczką na naszej liście będzie urodzona w 1921 roku Rosalind Yalow. Rosalind zainteresowała się chemią już w szkole średniej, ale zanim dotarła do koledżu dla kobiet w Nowym Jorku, zdążyła zainteresować się również fizyką, co ostatecznie wpłynęło na jej decyzję o zmianie kierunku studiów. W 1942 roku Yalow uzyskała tytuł magistra, a następnie w 1945 doktora. W 1950 roku rozpoczęła współpracę z lekarzem Salomonem Bersonem, z którym wspólnie odkryli nowe sposoby wykorzystania izotopów radioaktywnych do pomiaru krwi, badania metabolizmu jodu i diagnozowania chorób tarczycy. Później zdecydowali się zastosować swoje metody do hormonów jednej z najważniejszych klas małych peptydów.
Ponieważ insulina była najłatwiej dostępnym hormonem w wysoce oczyszczonej postaci, naukowcy rozpoczęli badanie cukrzycy u dorosłych. Korzystając z radioizotopów, Yalow i Berson odkryli sposób wykrywania przeciwciał insulinowych w niskich stężeniach w celu pomiaru krążącej insuliny. Swoim odkryciem udowodnili, że bardzo małe białka mogą stymulować odpowiedź immunologiczną i pokazali, jak czuła jest technika radioizotopowa w pomiarze niewiarygodnie niskich stężeń substancji. W 1959 roku Yalow i Berson opublikowali dowód badania pierwotnej reakcji antygenu z przeciwciałem metodą radioizotopową, którą nazwali testem radioimmunologicznym, w skrócie RIA. Ich badania zrewolucjonizowały endokrynologię, badanie gruczołów bezkanałowych i hormonów oraz leczenie chorób takich jak cukrzyca. Po raz pierwszy lekarze mogli zdiagnozować stany spowodowane drobnymi zmianami hormonów i leczyć choroby hormonami. Dzięki pracy Yalow wiele chorób i schorzeń można zdiagnozować, leczyć lub przebadać. Między innymi dzięki niej dzieci z karłowatością można leczyć hormonami wzrostu. Płody można badać pod kątem poważnych deformacji. Noworodki są testowane, aby zapobiec ich opóźnieniu. Banki krwi są badane pod kątem chorób, a sportowcy są testowani pod kątem nadużywania narkotyków. Spośród wielu nagród i odznaczeń, jakie otrzymała w latach 1972-77, z pewnością należy wspomnieć o Nagrodzie Nobla, którą została uhonorowana w 1977 roku, stając się tym samym drugą kobietą, która otrzymała tę nagrodę w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Teraz dosłownie parę słów o paniach genetyczkach Barbarze McClintock i Esther Lederberg. Zaczniemy od Barbary, amerykańskiej cytogenetyczki, urodzonej w 1902 roku. Badania cytogenetyczne Barbary koncentrowały się na opracowaniu sposobów wizualizacji i charakteryzacji chromosomów kukurydzy. Ta szczególna część jej pracy wywarła wpływ na pokolenie studentów, ponieważ była umieszczana w większości podręczników. Opracowała również technikę wykorzystującą barwienie karminem do wizualizacji chromosomów kukurydzy i po raz pierwszy pokazała morfologię 10 chromosomów kukurydzy. Stworzyła pierwszą genetyczną mapę kukurydzy, wiążąc rejony chromosomów z cechami fizycznymi organizmów. Dowiodła roli telomeru i centromeru, regionów chromosomu istotnych w zachowaniu informacji genetycznej. Była uważana za jedną z najlepszych w swojej dziedzinie, odznaczana prestiżowymi stypendiami. W latach 40-50 odkryła zjawisko transpozycji i użyła go, by udowodnić, że geny są odpowiedzialne za włączanie i wyłączanie cech fizycznych. Rozwinęła teorie wyjaśniające supresję i ekspresję informacji genetycznej pomiędzy kolejnymi pokoleniami kukurydzy. W późniejszym okresie prowadziła intensywne badania nad cytogenetyką i entobotaniką gatunków kukurydzy z Ameryki Południowej. Jej prace doczekały się uznania dopiero w latach 60. i 70., kiedy to inni naukowcy potwierdzili mechanizm zmian genetycznych i regulacji genetycznej, których dowodziła o wiele wcześniej w swoich badaniach. Wśród licznych nagród i odznaczeń w uznaniu jej zasług za odkrycie transpozycji genów doczekała się również Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny. Jest jedyną kobietą, która otrzymała niewspółdzielną Nagrodę Nobla w tej kategorii. Kolejna pani genetyk, Esther Lederberg, była także mikrobiologiem. Esther urodziła się w 1922 roku w Bronxie w Nowym Jorku. W 1942 ukończyła Hunter College, gdzie studiowała biochemię, a w 1946 Uniwersytet Stanforda, który opuściła z tytułem magistra z genetyki. W 1950 uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Wisconsin. Następnie wróciła na Uniwersytet Stanforda, gdzie pracowała aż do emerytury.
Jej odkrycie faga lambda w 1950 roku zrewolucjonizowało nasze rozumienie wirusów. Faga lambda jest bakteriofagiem zawierającym dwuniciowy DNA infekujący pałeczkę okrężnicy. W przeciwieństwie do wszystkiego, co było wówczas znane, lambda jest w stanie w nieszkodliwy sposób zintegrować swoje DNA z genomem bakterii. Kiedy bakteria gospodarza rozmnaża się, przekazuje dalej DNA fagów wraz z własnymi. Badanie zachowania fagów lambda pozwala nam lepiej zrozumieć, jak działają podobne wirusy, takie jak opryszczka, a także inne zjawiska, takie jak przenoszenie genów między bakteriami i sposób regulacji genów. Opracowanie przez Lederberg nowych technik wzrostu kolonii bakteryjnych dostarczyło pierwszych dowodów na to, że bakterie spontanicznie rozwijają odporność na antybiotyki. I na koniec dwie informatyczne perełki, Margaret Hamilton i Grace Hopper. Pierwsza z nich, Margaret, urodzona w 1936 roku, żyła i pracowała w czasach, gdy kursy informatyczne były rzadkością, a kursy inżynierii oprogramowania nie istniały. A zatem programiści uczyli się dzięki praktycznemu doświadczeniu, często na zasadzie prób i błędów. Hamilton specjalizowała się m.in. w projektowaniu systemów i opracowywaniu oprogramowania. We wczesnych latach 60. Hamilton dołączyła do laboratorium Lincolna MIT, gdzie była zaangażowana w projekt półautomatycznego środowiska naziemnego SAGE, pierwszy amerykański system obrony powietrznej. Początkowo SAGE przewidywał systemy pogodowe i śledził ich ruchy za pomocą symulatorów. Wkrótce jednak został opracowany do celów wojskowych. Dzięki zaangażowaniu Margaret w ten projekt stała się kandydatką na stanowisko głównej programistki oprogramowania do lotów Apollo w NASA, z czego zresztą jest najbardziej znana. Margaret Hamilton opublikowała ponad 130 artykułów, rozpraw i raportów i około 60 projektach i 6 znaczących programach, w których brała udział. Jest jedną z osób, którym zapisuje się stworzenie terminu inżyniera oprogramowania. Hamilton była laureatem wielu wyróżnień i nagród, takich jak nagroda od NASA za wybitny czyn w przestrzeni kosmicznej czy prezydencki medal wolności, będący najwyższym odznaczeniem cywilnym w USA. Teraz przechodzimy do ostatniej jednostki naukowej, Grace Hopper. Nasza informatyk, jak mało kto, przyczyniła się do rozwoju komputerowych technologii i popularyzacji zawodu programisty. Grace urodziła się w Nowym Jorku na początku XX wieku i jako młoda kobieta zdobyła tytuł magistra, a następnie doktora matematyki na Uniwersytecie Yale. Zawodowo uczyła matematyki w koledżu jeszcze w trakcie II wojny światowej, do czasu aż w 1943 roku powołano ją do rezerwowych szeregów marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Uzyskawszy rok później stopień porucznika, zaczęła pracę dla wojska na Uniwersytecie Harvarda, gdzie zajmowała się oprogramowaniem komputera Mark I. W latach powojennych już jako oficer rezerwowy kontynuowała pracę na uniwersytecie, rozwijając technologie związane z komputerami Mark II i Mark III. Legenda głosi, że pewnego razu ćma wleciała do wnętrza sprzętu i spowodowała zwarcie. Od tego wydarzenia Hopper spopularyzowała określenie komputerowy bug. Hopper w 1949 roku zaczęła pracę dla sektora prywatnego, gdzie jako pierwsza opracowała teorię języków programowania niezależnych od maszyny, a język programowania Flowmatic, który stworzyła przy użyciu tej teorii, został później rozszerzony, co pozwoliło stworzyć COBOL, wczesny język programowania wysokiego poziomu. Hopper wierzyła, że język programowania powinien być jak najbardziej intuicyjny i przypominać język, którym posługujemy się na co dzień. I taki właśnie jest COBOL, używany zresztą do dziś.
W 1977 roku objęła funkcję specjalnego doradcy przy wiceadmirale stojącym na czele dowództwa do spraw automatyzacji marynarki wojennej. W 1986 roku przeszła w stan spoczynku w stopniu kontradmirała. Tak oto dobrnęłyśmy do ostatniego odcinka z cyklu Kobiety i dziewczęta w nauce od starożytności do czasów najnowszych. Dziękujemy za uwagę, żegnamy się z Wami i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia.